Dzień dobry, miło mi, że mogę tutaj wystąpić. Chciałam do tematu podejść może od takiej innej strony i nie tylko poopowiadać, bo wiem, że też wczoraj były opowieści na temat właśnie wody w wierzeniach i, i obrzędach, rytuałach, ale też trochę pośpiewać i trochę pokazać, co w pieśniach tradycyjnych, w pieśniach ludowych, polskich przede wszystkim, można wyczytać na temat wody. Co one mówią na temat właśnie wierzeń i, yy, i obrzędów, yy, które właśnie odnoszą się do polskiego roku obrzędowego. Yy, więc woda, o której pewnie już dużo powiedziano, to jest taki jeden z głównych żywiołów, jeśli chodzi o, yy, o Polskę. Yy, o kulturę tradycyjną, ale w ogóle o nasze życie, prawda? Jest w zasadzie obok ognia, który jest żywiołem przeciwstawnym, jest, woda jest najważniejszym żywiołem w naszym życiu i też w życiu naszych przodków była no niezwykle, niezwykle ważna, jeśli chodzi o kwestię gospodarczą. Przy wodzie, przy rzekach należało się osiedlać po to, żeby tą wodę móc wykorzystywać do różnych czynności gospodarczych, do picia, do pojenia zwierząt, do nawadniania ogródków itd. itd. I, i, ale poza tym woda ma też olbrzymie miała też olbrzymie znaczenie symboliczne, rytualne, obrzędowe i właśnie o tym... E, państwu postaram się opowiedzieć. E, woda związana jest z obrzędami przejścia, i tu e, przy tej okazji i z polskim też rokiem obrzędowym. Przy tej okazji um, można powiedzieć, że mm, razem z ogniem, y, który jest właśnie tym żywiołem przeciwstawnym, woda y, jest też żywiołem bardzo ambiwalentnym, bo z jednej strony tak samo jak ogień oczyszcza, a z drugiej strony potrafi y, pochłonąć, potrafi przynieść śmierć. Więc też ten stosunek ludowy w takiej mentalności chłopów, powiedzmy, był, był właśnie naznaczony tą ambiwalencją wody, i to też będziemy, myślę, słyszeć w pieśniach. No i taki pierwszy, pierwszy motyw to jest właśnie moc wody to jest moc kreacji. No, jak wiemy dzisiaj, oczywiście z badań naukowych życie wyłoniło się z wody, ale jest to też um, teoria, czy idea, która była obecna w, w mitologii różnych ludów świata egipskiej chociażby, um, ale także istnieje. Um, Słowiański, tak można powiedzieć, mit dotyczący właśnie stworzenia światła, świata, który wyłania się z morza, czy właśnie z oceanu, z wielkiej wody. I tutaj mówiąc o micie, no trzeba powiedzieć, że, że to są oczywiście opowieści zebrane głównie przez etnografów w wieku XIX czy XX, więc są to opowieści schrystianizowane, ale można z nich wyjąć taką um, główną ideę, główną myśl i zbudować taki um, mit mówiący o tym, że właśnie na początku istniał ten praocean, pramorze, na którym, no tutaj różnie, ale przyjmijmy tą wersję, że e, na łódce pływał Bóg i szatan, e, czyli można powiedzieć, że jakieś bóstwo dobre i bóstwo antagonistyczne do tego, i szatan stwierdził, że popłynie na dno morza, weźmie ze z tego dna piasek i z tego piasku stworzy ziemię. Natomiast musiał wypowiedzieć tutaj formułę, że robi to z ramienia siebie i boga, czyli tego bóstwa dobrego. I dopiero za trzecim razem, kiedy tą formułę wypowiada w pełni, udaje mu się ten piasek wyciągnąć, rozsypuje go na morzu i w ten sposób powstaje ląd, tworzy się ziemia, następuje ten akt kreacji świata, który znamy dzisiaj. Um. Tak, i jeśli chodzi o funkcję wody w, w tradycji, w kulturze ludowej, to tutaj ym, to mitce głównie nam przedstawiają takie dwie najważniejsze funkcje. Funkcję oczyszczającą i funkcję zapładniającą. Ym, I funkcja ym, oczyszczająca na pewno nam dzisiaj kojarzy się przede wszystkim z chrztem. Czyli też takim symbolicznym e, zmyciem e, jakiegoś e, no, grzechu oczywiście, ale generalnie jakiegoś takiego symbolicznego brudu, który w sobie mamy, e, wejściem też, przejściem symbolicznym ze świata natury do świata kultury. E, natomiast woda e, była też ważna jeszcze przed Chrztem. Na przykład przy pierwszym myciu noworodka bardzo ważne było, żeby ta woda była potem odpowiednio zagospodarowana, żeby była wylana w odpowiednie odosobnione miejsce, ponieważ woda, o czym też później powiem, była medium które przejmowało pewne cechy tego, z czym miała styczność, czyli noworodek, który um, pochodził z tamtego świata, tego tajemniczego, obcego świata, nie do końca wiadomo skąd. Um, kiedy ta woda, kiedy był obmywany tą wodą, to ta woda przejmowała ten świat, można powiedzieć, i należało właśnie odpowiednio zagospodarować, wylać ją właśnie w odosobnione miejsce, ale można było też się pokusić o różne zabiegi magiczne, i na przykład, jeżeli dziecko nam płakało, i to już też w trakcie całego tego okresu od narodzin do chrztu. Można było na przykład to dziecko umyć, i tą wodę wylać e, sąsiadowi czy komuś, komu też się urodziło dziecko e, na próg, czy gdzieś w okolice domu e, i w ten sposób nasze dziecko było spokojne, a dziecko sąsiada płakało, czyli jakby ta e, zła energia e, przenosiła się właśnie z noworodka na noworodka za pomocą e, właśnie wody. No i ta woda i ta jej moc, moc oczyszczania i też nabierania sił. Woda zyskuje moc w konkretnych sytuacjach, w konkretnych też momentach w roku, kiedy jest na przykład poświęcona to, co najbardziej tak charakterystyczne i kojarzymy to pewnie też noc świętojańska, noc kupały, jak zwał, tak zwał, czy podczas święta Jordanu. Kiedy, kiedy też woda jest chrzczona, w tradycji prawosławnej na przykład na... No i w ogóle wszystko, co związane z, ze źródłami. Jest, nie wiem, czy państwo znacie, Góra Grabarka Święta, gdzie jest właśnie święte źródło i tam schodzą się ludzie do tego świętego źródła, obmywają twarz, ręce, ciało, tam gdzie, gdzie mają jakąś chorobę też zazwyczaj. Następnie to, co z siebie zmyli, wcierają, wycierają się szmatką. Tą szmatkę wieszają na drzewie, a następnie ta szmatka jest zabierana i jest spalana. Czyli też mamy tutaj, to, to też jest charakterystyczne, właśnie w tych. W tych różnych momentach w roku i obrzędach przejścia, że właśnie mamy te, te dwa żywioły, ogień i woda, które ze sobą współpracują i które tak naprawdę, mimo że są przeciwstawne, to oba mają te same mm, funkcje, czyli właśnie oczyszczającą, ale też właśnie tą drugą funkcję niszczącą, i, i można je oba wykorzystać przy okazji różnego rodzaju rytuałów, a jeśli chodzi o oczyszczającą moc wody, no to jeszcze można powiedzieć sobie oczywiście o potopie, czyli takim globalnym oczyszczeniu, obmyciu z grzechów całego świata. I to też jest pewien nowy początek, bo też w momencie, kiedy ta woda zyskuje na tą moc i wchodzi w tą strefę sakrum, to, to jest to nowy początek. I często właśnie związana jest z tymi momentami w roku, kiedy jest ten nowy początek czyli Boże Narodzenie, Wielkanoc, czy Wiosna, no i właśnie Noc świętojańska. Jeśli chodzi o moc zapładniającą i funkcję zapładniającą, no to tutaj możemy sobie rozróżnić na zapładnianie ziemi i zapładnianie dziewcząt. Zapładnianie ziemi najczęściej odbywa się, znaczy jest związane z wiosną i też z gromem. Tutaj możemy powrócić do... Znaczy, grom jest uznawany za coś, co z Ziemię zapładnia, towarzyszy mu często deszcz, więc ten deszcz też jest tym, co zapładnia Ziemię. I co sprawia, że od tego momentu po zimie um, Ziemia w końcu może zacząć wydawać plony, możemy zacząć się nią zajmować. I właśnie ten deszcz um, bardzo często tutaj się pojawia przy okazji pieśni wiosennych i pieśni, um, pieśni kupalnych. Um, no właśnie, a druga rzecz to jest to zapładnianie dziewcząt. Yy, I często też pojawia nam się deszcz albo rosa, różnie, yy, która, yy, która kapiąc, obmywając dziewczynę w jakiś sposób, właśnie ją zapładnia. Jest to bardzo. E, bardzo symbolicznie m, przedstawione. Czyli nawet nie musimy mieć tutaj m, chłopaka w pieśni, na przykład, e, nie musimy mieć postaci chłopca, ale jeśli mamy deszcz, który pada na dziewczynę, albo jeśli pojawia się rosa na buciku, no to znaczy właśnie, że doszło do tego utraty dziewictwa, co oczywiście dawniej było e, no, uznawane za coś e, tragicznego. E, i y, y, jeszcze taka mała dygresja na temat pieśni i y, tego, jak one są zbudowane. Y, w pieśniach przyroda jest przedłużeniem tożsamości ludzi. Bardzo często pojawia się pierwszy wers, na przykład przyśpiewki, tak jak tutaj mamy przyśpiewki, y, i ten pierwszy wers odnosi się właśnie do świata przyrody, y, i następnie y, analogicznie to, co dzieje się w tym świecie przyrody, czyli na przykład y, ścieli dąbek, ścieli, co żołędzie rodził, Zabrali mi chłopca, a co do mnie chodził. tak? Czyli dąbek, który jest symbolem chłopca, rodził żołędzie, więc bardzo płodne drzewo, zostało ścięte, i tak samo ten chłopiec został e, zabrany od tej e, dziewczyny. E, I tutaj pierwsza pieśń, pieśń kupalna z Podlasia Południowego. E, to może zaśpiewam, a potem powiem, co tutaj w tekście występuje. Chmara idzie, deszcz będzie. Chmara idzie, deszcz będzie. Gdzież te ptasku? Po... polecę ja w ciemny las, polecę ja w ciemny las, że mnie deszczyk nie znalazł. Usiądę ja na klonie, usiądę ja na klonie, jak panienka w elonie. nakryje się listeczkiem, nakryje się listeczkiem, jak panienka wianeczkiem. Nakryje się zielonym, nakryje się zielonym. Jak panienka rutwianym. Eee. <noise> <noise> Dziękuję. Eee. I... Co w tej pieśni widać? Mamy ptaka, który ucieka przed deszczem do ciemnego lasu i porównuje się do dziewczyny, która też ucieka, a przynajmniej stara się nie stracić dziewictwa. Panienka w welonie, panienka w wianeczku, nakrywa się tym rucianym wiankiem. Co świadczy właśnie o tym, że tego dziewictwa nie chce stracić. I to samo. To samo właśnie robi ten ptaszek. Ten motyw ptaka, też przebysza ze światów bardzo często się tutaj pojawia. No ale przede wszystkim to, na co chcemy zwrócić uwagę, to właśnie mamy ten deszcz, który można powiedzieć chce zapłodnić. I druga rzecz obok tej jakby. Wchodzące w skład powiedzmy tej mocy funkcji zapładniającej to jest utrata dziewictwa. Wianek, który wpada do wody, oznacza właśnie utratę dziewictwa. I w tej pieśni dziewczy... Dobra, to też zaśpiewam najpierw. Oj, mamo moja, mamo rodzona stała mi się przeszkoda. Miałam rutajki nadwawionajki, zabrała mi o woda. Oj cicho córuś, cicho rodzona, nie frasuj, że się o to. Mam ci ja w domu para łabandzi. Popłyną oni po nią. Łabandzie płyną, rutańka to nie. Młoda Jagusia płacze. Oj, mamo moja, poratuj mi ją, bo wianek swój utracę. <noise> Możemy się mówić, że klaszczemy na koniec. <noise> e... Co z kolei w tej pieśni? No właśnie, dziewczyna, która wije wianek z ruty, ruta, która jest ziołem bardzo kojarzonym właśnie z dziewictwem y, i y, uwiła ten, te wianki, natomiast one, no właśnie, wpadła jej do wody, czyli tego dziewictwa nie donosiła. Y, no i y, oczywiście we wsi była to, w, w dawnych czasach była to tragedia dla dziewczyny, y, mogła być to tragedia. W związku z tym prosi ona mamę o pomoc, i mama wysyła, no właśnie, wodne ptaki, łabędzie, które są symbolem wierności, po to, żeby ten wianek uratowały. Natomiast, no, jeżeli ten wianek już raz do tej wody wpadł, no to tak łatwo z głębin wody nie jest, nie da się wyciągnąć czegoś, prawda? I tak samo dziewictwo, raz utracone, no nie może zostać już w żaden sposób przywrócone. Z mocą zapładniającą wiąże się też zwyczaj dunajowania, czyli Zalotne śpiewanie kolęd, świeckich kolęd. Jest to zwyczaj znany na Lubelszczyźnie i polega na tym, że kawalerowie w okresie zimowym, w okresie bożonarodzeniowym chodzą po domach i śpiewają, znaczy kiedyś kawalerowie, dzisiaj to już zazwyczaj są starsi panowie, ale, ale idea była taka, że byli to kawalerowie, którzy chodzili po domach, zwłaszcza tam, gdzie były właśnie jakieś panny na wydaniu, i śpiewali o tym, że, no, właśnie, y, chcieliby zabiegać o wianeczek tej panny, y, ale też życzyć jej pomyślności, właśnie w szybkim za pójściu. Y, no i właśnie taka typowa kolenda dunajowa, i też tutaj y, muszę powiedzieć, że Dunaj nie oznacza rzeki konkretnej, oznacza wodę y, wielką, głęboką, jakąś rzekę, wodę tajemniczą, y, bardzo symboliczną. Do której, no właśnie idzie ta y, dziewczyna y, z dwoma wiaderkami y, i zaczerpując tej wody, upuściła wianek, czyli znowu mamy tutaj utratę dziewictwa. No i po ten wianek rzucają się właśnie rybołowcy, y, rybołowy, rybołowcy, rybacy, tak, chłopcy, którzy chcą po prostu y, ten jej wianek zdobyć. I melodia jest taka. Mm -hmm. Na Dunaj, na Stuś rano powodę, na Dunaj. Na Dunaj, na Stuś rano powodę, na Dunaj. I to ze dwoma wiaderojkami na Dunaj, na Dunaj, na Stuś rano powodę, na Dunaj. Zaczerpnęła, wianek opuściła na dunaj, na dunaj, na stuś, rano powodę na dunaj, a sama poszła krajem dunajem na dunaj, na dunaj, na stuś, rano powodę na dunaj. Na se trzy rybołowy, Na Dunaj, na Dunaj, na stuś, Rano powodę, na Dunaj. A moi mili, mój wianek, Na Dunaj, na Dunaj, na stuś, Rano po wodę na Dunaj. Tak co taka. Aha. Nie dopisałam, co to oznacza, bo to, co jest na czerwono, ciężko wytłumaczyć, ale przy okazji tej pieśni tak polecam patrzeć na tłumaczenie. Więc a, a propos jeszcze tych pieśni donajowych i tego życzenia pomyślności, no to oczywiście mamy też oblewanie się w wielki w poniedziałek wielkanocny, które też. Miało charakter bardzo zalotny, ale też właśnie życzenia pomyślności. I dzisiaj już trochę tego nie widać, ale dawniej rzeczywiście to głównie kawalerowie, chłopcy zbierali się, żeby polewać dziewczyny. No i która była oblana bardziej, ta miała większe powodzenie i większe szanse szybkiego za mąż pójścia. To, o, co, o czym już też mówiłam, to, że woda jest medium. I jest nośnikiem magicznych mocy. Trochę się dołączy z tą jej funkcją oczyszczającą. Krześniaczka um, mojej babci um, jest szeptuchą i um, taką um, prawdziwą szeptuchą w sensie um, po babci. Um, chociaż jest młodą kobietą, między 40 a 50. 50 um, I um, jej, um, każda szeptucha ma trochę inne um, metody uleczania. Krześniaczka mojej babci ulecza właśnie poprzez wodę, nalewa po prostu do plastikowej butelki wody z kranu, a następnie ją zamawia, czyli do niej szepcze. Nie wiem co do końca, ale domyślam się, że po prostu jakieś modlitwy. I w ten sposób ta woda staje się medium, dzięki którym ja korzystając z jej usług, pijąc ją, nabieram tej właśnie mocy. I wychodzi ze mnie ta choroba, z którą przyszłam do tej szeptuchy. Więc woda stanowi świetne medium dla różnego rodzaju no, czarów, można powiedzieć, mocy, magii. To to, co już wspominałam a propos właśnie tych y, obmywania noworodków, ale też jeśli chodzi, y, tutaj bardzo analogiczna sytuacja, jeśli chodzi o mycie zwłok po, y, po śmierci. Tutaj też ta y, y, woda y, po tym obmyciu zwłok musiała zostać wylana w odpowiednie miejsce. W przeciwnym razie no, moglibyśmy sprowadzić na kogoś y, duże nieszczęście. Y, y, a to jest pieśń ukraińska. Taka bardzo znana ukraińska pieśń kopalna, yy, mówiąca właśnie o tym, jak mężczyźni kąpią się w wodzie, następnie wpadają, tutaj jest podsklepienie, ale to ciężko to po prostu wyjaśnić, bo to są słowa, które mają bardzo y, szerokie znaczenie. Podsklepienie to może być sklepienie korona drzew, to może być jakiś namiot, tutaj do końca nie wiadomo. Y, do vedecja czyli to, co jest na czerwono, pokazuje, to chodziło o to, że jakby on ten pierwszy wskoczył, pokazał im, że da się to zrobić. E, no właśnie, tutaj jest e, nabieranie poprzez kąpiel, nabieranie mocy e, i oczyszczenie, i właśnie nabieranie e, mocy poprzez tą już uświęconą tą nocą kopalną e, wodą. Oj, kopalo raz, kopalo. Taj na wolicy wpadło kopado na Iwano. Kopado na Iwano. В річці копався воде не боявся, копало на Івано, копало на Івано, ой копався мусій, доведеться й усім копало на Івано, копало на Івано, перше копався воде не боявся копало. На Івано, копало на Івано, Ой купався Петро та й упав у шатро. Копало на Івано, копало на Івано, Другий купався води, не боявся, купало на Івано, купа на Івано. Да купався Дем'ян, та й упав у бур'ян, Купало на Івано, купало на Івано, В річці купався, води не боявся, Купало на Івано, купало на Івано. Ile mamy czasu? Jeszcze? Dobrze, dobrze. To zdążymy. OK. E, woda, najczęściej rzeka, stanowiła też granice. Granicę taką e, oczywiście czysto fizyczną. To znaczy mm, mm, Patrząc tak od strony etnograficznej, regiony etnograficzne często właśnie miały swoje granice po rzece. No i rzeczywiście, ludzie, którzy mieszkali za rzeką, mieszkali już w jakiejś odległej krainie, jeśli tej rzeki nie dało się akurat w tym miejscu przekroczyć, to rzeczywiście była taka solidna granica fizyczna, ale też była to granica symboliczna, granica światów i taka płaszczyzna mediacyjna. Stąd na przykład puszczanie wianków na noc Kupały i możliwość wróżenia z tej wody, która można powiedzieć miała dostęp do pewnej wiedzy na i, I na podstawie tego, jak te wianki się na tej wodzie zachowywały, można było wywróżyć swoje własne losy, więc tutaj znowu te tożsamości ludzkie i, i tożsamości przyrody się mieszają. Ale rzeka to przy okazji tej pieśni mogła też przynosić śmierć, a w zasadzie być takim medium czy, czy miejscem, po którym ta śmierć kroczy, z której ta śmierć przychodzi. I w przypadku tej pieśni. Ci, którzy przechodzą przez rzekę, czyli żołnierze, przynoszą wieści o śmierci brata. I to właśnie nad rzeką, na której ma się ten brat pojawić, dowiadujemy się, siostra tego brata dowiaduje się, że on zginął niestety na wojnie. Jeśli chodzi o przenoszenie śmierci, w ogóle ten wątek śmierci, to jest też wiele pieśni na przykład kąpała się Kasia w morzu, które mówią o śmierci dziewczyny gdzieś w morzu czy śmierci w jeziorze, śmierci w rzece. A w ogóle jest to pieśń, którą śpiewała moja prababcia, więc bardzo się cieszę, że mogę ją zaśpiewać. Porodziła maty syna, porodziła, a porodziwszy wyhodowała, a porodziwszy wyhodowała. Najmłodsza sestra konia siedlała, siedla konyka brata pytala, siedla konyka brata pytala, Bratiku, bratiku, bratiku ty nasz, Koli ty przybudesz w gostinu do nas, Коли ти прибудеш в гостину до нас, ой, вийди, сестра, на круту гору, стань, подивися на бистру воду, стань, подивися на бистру воду, як по той воді буде конь пливсти, то де я буду у вас гостити, то де я буду у вас гостити. Ой, вийшла сестра на Круту гору. Стала, подивилася на быстру воду, стала подивилася на быстру воду, а по той воді всі солдати йдуть, нашого братика шабельку несуть. Нашого братика шабельку несуть. Здравствуйте, всі солдатники. Oj, czy daleko nasz brat wojuje? Oj, czy daleko nasz brat wojuje? Ваш братиц, ваш братиц два полки побив, на третім полкові головку склонив, на третім полкові головку склонив. Стояла армія долго поючи, плакали дітоньки засипаючи, плакали дітоньки засипаючи. Oczywiście śpiewa na trzy razy wolniej, ale nie chciałam, żeby trwała 20 minut. Więc tak, więc rzeka potrafi przynieść informacje o śmierci. Ale z rzeką związane są też, i w ogóle z wodą, związane są też bardzo ciekawe obrzędy wiosenne. I jednym z takich obrzędów, który... W Polsce został już zapomniany, ale pozostał w Pieśniach właśnie na wschodzie, na Podlasiu. To jest taki obrzęd budowania mostów i po tych mostach z wierzbowej kładki, tutaj wierzba też jest bardzo ważnym drzewem, bo jest mocno powiązana z wodą, rośnie po prostu nad wodą, jest też... Jako pierwsza dostaje liści wiosną, więc jest też symbolem właśnie takiego no w tradycji chrześcijańskiej zmartwychwstania, ale w ogóle odrodzenia się. I zwyczaj ten związany jest z przejściem dziewczyny przez ten mostek, i jest to przejście symboliczne w dorosłość, w dojrzałość. Tak? Czyli od tego momentu, kiedy dziewczyna przez ten mostek wierzbowy przechodzi. No to może mogą o nią zabiegać kawalerowie, wkracza w ten okres panieństwa. No właśnie, ale pojawia się często rzeka, nad którą trzeba tą kładkę postawić, czy postawić mostek, i dopiero po tym mostku, przez tą rzekę, też symbolizującą płodność, ta dziewczyna może przejść z jednej strony na drugą. Więc tutaj też ta woda jest tą granicą. Między tym, tą dziecięcością a dojrzałością dla dziewczyny. I pieśń z Podlasia. Po lożu klatku, werbowo, werbowo, czas wam dziewoniki do domu, do domu. A te maniusiu, tu zostań, tu zostań, pry jedej wankoruczku, daj struczku, pry weze ze zelwowa, zelwowa, z nosy maniulko, zdrowa, zdorow. A jak nie znosisz, sestry, daj, se Sama młoda mnie zostań, mnie zost. I to może z przedszkola niektórzy kojarzą pieśń Jawor, Jawor, Jaworowi ludzie, A co wy robicie, budujemy mosty. To też jest pieśń, która występuje w Ukrainie. Yy, jako właśnie taka pieśń wiosenna, yy, która yy, no właśnie, też symbolizuje przejście przez ten mostek i, i dojście do, yy, do dojrzałości. Yy, nie wiem, czy to. <śled> Dobra, to. Yy... Ostatnia, bardzo ciekawa i jeszcze właśnie ta symbolika tej wieżby, tutaj jest bardzo ciekawie przedstawiona. Wieżba stojąca, stojąca nad wodą, która właśnie od tej wody przejmuje, znaczy wieżba tutaj, w tej pieśni, w ogóle wieżba w wierzeniach, jest czymś, co jest takim medium między tym światem podziemnym. Tutaj mamy korzeń, który jest podmywany przez wodę, więc ta wieżba stoi na tym korzeniu, wokół niej jest woda um, i to, to, to też jest właśnie z tą wieżbą bardzo częsty, częsty motyw, ale już się zamotałam i nie wiem, co chcę powiedzieć, <laughs> ale, ale w pieśni chodzi generalnie o to, że yy, wierzba jest podmywana przez wodę, która przybywa cały czas. Jest to pieśń kupalna, więc mamy ten motyw wody, która się podnosi. Jest jej coraz więcej, aż do tego momentu kumulacyjnego, czyli Nocy Świętojańskiej. Ten głęboki korzeń jest też utożsamiana z kobietą, więc ten jej korzeń, ta kobieta można powiedzieć, nabierająca takiej dojrzałości, też jest ten korzeń podmywany i właśnie wychodzi na suchy brzeg, gdzie zbiera się gromada prawdopodobnie po to, żeby odprawić obrzęd właśnie który Obrzędy, obrzędy kupalne oczywiście są różne w różnych częściach Ukrainy, ale między innymi jest taki obrzęd, który zakłada właśnie przyozdabianie drzewka i chodzenie z nim po wsi, czy z, sadzenie go gdzieś, czy spalanie go, i, i potem w, korzystanie z, tych, z tego popiołu w sposób magiczny. Oj, Nest i Werbo na dwóch. Oj, nie tak girka, jakby straja. ja, od iniczcu przybujaj, Ŝc od Глибокий корень підмиває. Глибокий корень підмиває. На сухий берег викидає. Na suchy berek, na pisochoczok, Gdzie zbiera je ciaciela doć. Dziękuję bardzo.